150 metrów, Wojciech Skupin 159,5 oraz Stefan Kulak 177,5 nie przebrnęli kwalifikacji. Zajęli odpowiednio 68, 66 i 51 miejsce. Gdyby któryś z nich wszedł do 40, byłaby to spora niespodzianka. Formą nie błysnął również Adam Małysz. Lądowanie na 205 metrze dało mu 21 miejsce. Będzie ciężko, ale będzie walczyć. Kwalifikację wygrał Austriak Thomas Morgenstern, 225,5 metra. Co ważne, jego rodak Martin Helwart i Czech Jakub Janda lądowali bliżej niż Małysz. Podjął Pucharu Świata i mała kula za loty. To dwa cele Małysza na ostatni weekend sezonu. Oba bardzo trudne do osiągnięcia, ale jedno jest pewne. Batman z Wisły, jak mówi się w Słowenii o Małyszu, na pewno będzie walczył do końca. Planicy dla sportu, Bartosz Heller.